przeprosiłem. Modlisz się przed posiłkiem? Zawsze. Bez względu na wszystko, co w to nie wierzy, ja po prostu dziękuję za to, że mogę przed tobą spędzić ten czas, że mogę poznać taką osobę jak ty, że mam pokarm, dzięki czemu fizycznie funkcjonuję, że mam ten piękny krajobraz, z którego widzę, że spotykam na swojej drodze ludzi, którzy wnoszą coś do mojego życia. To jest takie podziękowanie, wiesz, takie ogólne podziękowanie. Ja to traktuję wszystko tak, jak zresztą jest w Piśmie Świętym, jako rozmowę. Dziękujesz, prosisz o coś. Taki rozmowa z przyjacielem, nie? No właśnie, powiem ci, jesteś taką mega pozytywną osobą, bo to widać, że ty po prostu tak naprawdę za wszystko dziękujesz, wiesz, o co chodzi. A jakoś tak zaskakujesz mnie momentami. Wiesz co, życie mnie nie rozpieszczało, wiesz. Mam niesamowity bagaż doświadczeń i z perspektywy czasu na to wszystko patrzę i nie mogę wyciągać takie nie inne wnioski, wiesz, dlatego jestem wdzięczny za każdą osobę, która się pojawia na mojej drodze, bo tak naprawdę każdy coś nosi do twojego życia. Ale ja na przykład, wiesz, no też mam duży bagaż doświadczeń i jeszcze nie dotarłam do tego momentu, żeby, wiesz, mieć takie podejście bardzo pozytywne, dziękuję za każdy dzień, właśnie jestem bardziej taka nostalgiczna, że sobie myślę o różnych rzeczach, no nie?